Słońce zachodziło nad horyzontem, malując niebo na różowo i niebiesko, gdy Abby i jej rodzina zbliżali się do kaplicy, w której miało odbyć się czuwanie jej matki, Mary. Atmosfera była ciężka, a ciszę przerywały jedynie szlochy i łzy obecnych osób ubranych na czarno. Aby uszanować ból i żałobę rodziny, kaplica została ozdobiona białymi kwiatami, ulubionymi przez Mary, które kontrastowały z ciemnością pomieszczenia. Drewniana trumna znajdowała się na środku pomieszczenia, otoczona świecami, które migotały na delikatnym wietrze wpadającym przez otwarte okna. Abby, ubrana w swoją małą czarną sukienkę i wstążkę we włosach, powoli podeszła do trumny, trzymając ciocię Laurę za rękę. Próbując ostatecznie pożegnać się ze zmarłą matką, mała dziewczynka wkłada telefon komórkowy do trumny jako symbol, że zawsze będą w kontakcie, ale kiedy odbiera połączenie z wnętrza grobu matki, jest przerażona tym, co słyszy. Serce jej waliło, a łzy spływały po twarzy, gdy wiedziała, że będzie się żegnać z matką. Patrząc na nią, po raz ostatni dziewczynka mogła zobaczyć spokój na jej twarzy, jakby w końcu była wolna od bólu, który towarzyszył jej przez ostatnie kilka miesięcy. Podczas czuwania przyjaciele i rodzina na zmianę zasiadali przy ambonie, dzieląc się wspomnieniami i opowieściami o Mary. Dziewczynka słuchała uważnie, uśmiechając się przez łzy. Wspominała szczęśliwe chwile, które spędzili razem. Mała Abby, mająca zaledwie 11 lat, przeżywała najtrudniejszy okres w swoim życiu. Straciła matkę z powodu raka piersi, który pomimo wszelkich prób leczenia, ostatecznie odebrał życie kobiecie, która zawsze była jej bezpieczną przystanią. Życie małej dziewczynki zawsze było wyzwaniem, ponieważ tylko ona i jej matka stawiały czoła światu Mary. Zdeterminowana samotna matka zawsze starała się zapewnić swojej córce wszystko, czego potrzebowała, nawet w jej złych dniach. Łączyła je szczególna więź, a kobieta była najlepszą przyjaciółką i powierniczką dziewczynki. Teraz, po tej stracie, Abby wiedziała, że jej życie będzie jeszcze trudniejsze. Będzie musiała stawić czoła nieznanemu bez obecności i wsparcia osoby, która nauczyła ją wszystkiego, co wiedziała. Jednak nie będzie całkowicie sama w tej podróży. Mała dziewczynka zamieszkała ze swoją ciotką, siostrą Laury Mary, która zawsze kochała swoją siostrzenicę i pomagała jej siostrze tak bardzo, jak to tylko możliwe. Laura nie miała własnych dzieci i była gotowa przyjąć Abby i zaopiekować się nią, dając jej całą miłość i przywiązanie, których potrzebowała w tym tragicznym czasie. Obie siedziały obok siebie, ich oczy były zaczerwienione, a chusteczki wilgotne od łez. Ciotka owinęła ramię wokół ramion dziewczynki, próbując ją pocieszyć i dać jej trochę siły i wsparcia. Gdy czuwanie dobiegło końca, ludzie zaczęli żegnać się z Mary, składając kwiaty i wypowiadając słowa pocieszenia dla jej córki i Laury. Wtedy Abby zdobyła się na odwagę i wstała, trzymając w drżących dłoniach telefon komórkowy matki. Ciotka spojrzała na nią, rozumiejąc, co dziewczyna zamierza zrobić. Jesteś pewna, droga Laurą? Zapytała zaniepokojona uczuciami siostrzenicy. Dziewczynka przytaknęła, próbując powstrzymać łzy. Chcę, żeby wiedziała, że zawsze będę przy niej. Nawet jeśli nie możemy już rozmawiać, powiedziała biedna dziewczynka, jej głos, prawie dławiący się emocjami, szła powoli do trumny, czując ciężar każdego kroku i mieszankę smutku, strachu i niepokoju w jej małym sercu. Wiedziała, że to będzie jej ostatnie pożegnanie i chciała, aby było znaczące, sposób na internalizację więzi, jaką miała z matką, umieszczając telefon komórkowy ostrożnie obok jej ciała, Abby wyszeptała: Mamo, tak bardzo cię teraz kocham. Zawsze będziesz miała przy sobie cząstkę mnie i zawsze, gdy będę za tobą tęsknić, wyobrażę sobie, że jesteś tylko o jeden telefon od tego przedmiotu, symbolizującego więź między matką a córką. To zawsze było bardzo silne. Nawet w ostatnich miesiącach, kiedy szpital był zamknięty z powodu COVID-19. A dziewczynka nie mogła już odwiedzać matki, telefon komórkowy stał się jedynym sposobem, w jaki mogły się komunikować, wymieniając wiadomości. Wykonywały połączenia wideo i dzieliły się ważnymi chwilami z życia codziennego. Ta stała komunikacja wzmocniła więź między nimi,
pomagając pokonać fizyczną barierę narzuconą przez izolację szpitalną dla Abby i Mary. Telefon komórkowy symbolizował bezwarunkową miłość, przyjaźń i wsparcie. Zawsze czuła to od swojej najlepszej przyjaciółki. Tak więc, umieszczając go w trumnie, w pewnym sensie uwieczniała tę więź i utrzymywała przy życiu pamięć o chwilach, które dzielili razem w ostatnich chwilach, łzy spływały po twarzy dziewczynki, gdy odchodziła od trumny. Laura podeszła do siostrzenicy i przytuliła ją, dzieląc ból i tęsknotę, które odczuwała mała dziewczynka. Razem stawią czoła niepewnej przyszłości, zachowując w sercach pamięć o drogiej matce i siostrze. Pierwsza noc po pogrzebie była tragiczna dla biednej dziewczynki. Jej ciotka przygotowała wszystko z należytą starannością, umieszczając zdjęcia Mary i Abby w całym pokoju, w nadziei, że przyniesie jej to ulgę. Ale kiedy patrzyła na zdjęcia, mała dziewczynka czuła jeszcze większą tęsknotę w klatce piersiowej, leżąc w łóżku. Próbowała zasnąć, ale jej myśli były wypełnione wspomnieniami o przebudzeniu, ostatnim pożegnaniu i uczuciu pustki, które teraz jej towarzyszyło. Obracała się z boku na bok, przyciskając poduszkę do klatki piersiowej, jakby to mogło złagodzić ból, który odczuwała. Spłynęły po twarzy dziewczynki, gdy pozwoliła sobie na płacz, przytulając się do poduszki i próbując zrozumieć, dlaczego jej matka została zabrana. Wkrótce poczuła strach, złość i smutek, ale przede wszystkim poczuła ogromny ból, który zdawał się pochłaniać ją w środku, biedną dziewczynę. Ale następnego dnia życie musiało toczyć się dalej w domu ciotki, który teraz miał być jej nowym domem. Dziewczynka zjadła śniadanie, a jej ciotka musiała iść do pracy, ponieważ... Mimo, że była w żałobie, w domu było teraz dziecko, które musiała wychować. Laura, która była manikurzystką, pocałowała dziewczynkę i powiedziała: Abby, wrócę później. W międzyczasie możesz czuć się jak u siebie w domu, ponieważ dom jest teraz twój. Kiedy wrócę, pójdziemy do twojego domu i zabierzemy więcej rzeczy. Dobra, obok mieszka Helena, nasza sąsiadka. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu do niej zadzwoń. Dziewczynka zgodziła się i powiedziała, że zacznie przystosowywać się do nowej rzeczywistości bez stałej obecności i wsparcia matki. Wspomnienie ostatniego pożegnania i telefonu komórkowego umieszczonego w lodówce wciąż się poruszało, ale pocieszała się myślą, że jej matka zawsze będzie z nią w jakiś sposób. Gdy tylko ciotka wyszła, dziewczyna została sama. Skorzystała z chwili samotności, aby zbadać nowy dom i znaleźć przestrzeń, w której mogłaby połączyć się z pamięcią o matce. Podczas gdy Abby przeglądała rzeczy Mary w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby przynieść trochę pocieszenia, jej własny telefon komórkowy zadzwonił zaskoczony i trochę przestraszony. Odebrała i spojrzała na ekran. Jej serce zatrzymało się na chwilę, gdy zobaczyła imię swojej matki. Dziewczyna zawahała się, zanim odebrała, strach i zaskoczenie ogarnęły ją, sprawiając, że zadrżała. Jak Mary mogła dzwonić, skoro nie włożyła telefonu matki do trumny, a potem z trudem łapała oddech i miała spocone dłonie? Mała dziewczynka odebrała telefon od mamy Abby, zapytała jej drżący i niepewny głos Abby: moja droga, gdzie jestem? Odpowiedziała kobieta, jej głos słaby i kaszel. Mała dziewczynka nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. To naprawdę była jej matka. Łzy zaczęły spływać po jej twarzy, a strach i niedowierzanie mieszały się w jej sercu. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Mamo, ty nie żyjesz, szlochała biedna mała, próbując opanować swój płacz. Gdzie ja jestem, co to za ciemne i wąskie miejsce? Mary dyszała, jej córka była przerażona. Ale jednocześnie ogarnęło ją uczucie ulgi i szczęścia, to była jej matka. Naprawdę tam była, wciąż w jakiś sposób obecna w jej życiu. Czuła, jak jej serce bije ze strachu, a miłość walczy w jej klatce piersiowej. Mamo, mamo. Gdzie jesteś? Tak bardzo za tobą tęsknię. Mała dziewczynka zaczęła płakać, mamo. Co się dzieje? Zapytała szlochając Abby. Abby i połączenie zakończyło się nagle, pozostawiając głuchą ciszę w pokoju. Abby, wciąż próbując zrozumieć, co się właśnie stało, zaczęła rozpaczliwie krzyczeć: mamusiu, mamusiu.
Była zdezorientowana i przerażona, nie wiedząc, czy to, czego właśnie doświadczyła, było rzeczywistością, czy tylko snem. Próbowała oddzwonić, ale dzwoniła i dzwoniła, ale nikt nie odpowiadał, więc zadzwoniła do Laury, gdy tylko usłyszała zdezorientowany głos swojej siostrzenicy. Ciotka zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak i pospieszyła z pracy, by spotkać się z dziewczynką. Kiedy wróciła do domu, znalazła małą dziewczynkę płaczącą i trzęsącą się z telefonem wciąż w rękach. Dziewczynka próbowała wyjaśnić, co się stało, opowiadając o telefonie i głosie Mary po drugiej stronie linii. Laura jednak najwyraźniej nie mogła uwierzyć w tę historię. Pomyślała, że dziewczyna po prostu cierpi z powodu tęsknoty za matką, a może nawet ma halucynacje z powodu stresu i żalu, więc przytuliła ją mocno, próbując ją pocieszyć i uspokoić. Już dobrze, kochanie. Wiem, że tęsknisz za mamą, wszyscy tęsknimy, powiedziała głaszcząc dziewczynkę po włosach, ale pamiętaj, że ona czuwa nad nami i zawsze będzie w naszych sercach. Mała dziewczynka nadal płakała, czując się sfrustrowana i przestraszona, że jej ciocia nie wierzy w to, co się stało, ale w głębi duszy. Wiedziała, że trudno było komukolwiek zaakceptować pomysł, że Maryja zadzwoniła z wnętrza trumny. Dziewczynka wtuliła się w objęcia kobiety. Szukała pocieszenia i otuchy, próbując zrozumieć tajemnicę kryjącą się za tym telefonem. Jednak połączenia nie ustawały. A Abby zaczęła wątpić we własne zdrowie psychiczne za każdym razem, gdy dzwonił jej telefon, jej serce przyspieszało i czuła mieszankę strachu i nadziei. Czy to znowu jej matka, czy tylko to sobie wyobrażała? Połączenia stawały się coraz częstsze, a rozmowy z nią stawały się coraz bardziej przerażające. Mary brzmiała na całkowicie przerażoną. Abby, moja droga, nie wiem, gdzie jestem. To takie ciemne i ciasne miejsce. Nie mogę oddychać, wykrzyknęła, jej głos był drżący i zdyszany. Dziewczynka poczuła strach ogarniający jej ciało. Mamusiu, nie wiem, co robić. Poproszę ciocię Laurę o pomoc, powiedziała dziewczynka, zdesperowana, by w jakiś sposób pomóc matce. Mamo, proszę, spróbuj się uspokoić. Zrobię coś, obiecuję, krzyczała, łzy spływały jej po twarzy, ale wtedy połączenie znów się skończyło. Połączenia stawały się coraz bardziej intensywne, a Abby zaczęła się zastanawiać, czy naprawdę rozmawia z matką, czy też wariuje. Biedactwo postanowiła nie mówić już ciotce, obawiając się, że jej nie uwierzy lub pomyśli, że oszalała. To jednak zaczęło naprawdę wpływać na życie dziewczynki. Miała problemy z koncentracją w szkole, nie mogła dobrze spać i była ciągle zdenerwowana i przestraszona. Pewnej nocy Laura znalazła dziewczynkę rozpaczliwie płaczącą w swoim pokoju. Była przerażona, wierząc, że Mary wciąż jest uwięziona w trumnie i cierpi. W obliczu zaistniałej sytuacji dziewczynka postanowiła powiedzieć ciotce całą prawdę o ciągłych telefonach i rozmowach z matką. Kobieta martwiła się i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Poproszony, aby zobaczyć historię połączeń na telefonie komórkowym, aby to tutaj, ciocia spojrzeć, powiedział mała dziewczynka, pokazując telefon księżniczka. Nic tu nie ma, Laura spojrzała na historię połączeń. Dziewczynka była zakłopotana. Nie było żadnych zapisów połączeń. Nie, nie, to było tutaj, ciociu. Przysięgam, że to było tutaj i biedna mała dziewczynka zaczęła płakać swojej cioci. Widząc tę scenę, zdała sobie sprawę, jak bardzo cierpi, więc zdeterminowana, by pomóc małej dziewczynce, umówiła się na spotkanie z terapeutą specjalizującym się w żałobie i traumie. Wiedziała, że dziewczynka potrzebuje profesjonalnego wsparcia, aby poradzić sobie ze stratą matki i tymi niewytłumaczalnymi doświadczeniami podczas pierwszego spotkania. Psycholog uważnie wysłuchał historii Abby i jej obaw. Wyjaśnił, że stres pourazowy może objawiać się na różne sposoby, a rozmowy telefoniczne mogą być rodzajem halucynacji słuchowych, wynikiem żalu dziewczynki i tęsknoty za matką. Dziewczynka zaczęła uczęszczać na cotygodniowe sesje terapeutyczne i stopniowo sytuacja zaczęła się poprawiać. Nauczyła się radzić sobie z bólem po stracie i zrozumiała, że telefony były sposobem, w jaki jej mózg próbował poradzić sobie z pustką pozostawioną przez Mary.
podczas konsultacji otwierała się na swoje uczucia, czasem płacząc, czasem śmiejąc się, wspominając szczęśliwe chwile spędzone ze swoją najlepszą przyjaciółką Laurą. Laura towarzyszyła całemu procesowi, często uczestnicząc w sesjach z siostrzenicą, oferując swoje ramię i miłość. Razem stawiały czoła bólowi i szukały siły w sobie nawzajem, tworząc jeszcze głębszą więź między nimi. Następnie, w miarę upływu czasu, wyimaginowane połączenia zmniejszyły się i ostatecznie całkowicie ustały, terapia przyniosła efekt, a Abby zaczęła czuć się lżej i spokojniej. Na nowo odkryła radość z przebywania z przyjaciółmi, rodziną, zabawą i studiowaniem, a jej życie wróciło na właściwe tory. Nawet pod nieobecność ukochanej matki, psycholog z satysfakcją i dumą obserwowała postępy dziewczynki. Zawsze zachęcała ją do wyrażania swoich uczuć i zaakceptowania faktu, że nawet z bólem życie toczyło się dalej, a ona musiała iść naprzód. Jej ciotka również przeszła proces transformacji. W tym czasie stała się jeszcze bardziej obecną matczyną postacią dla małej dziewczynki i obie dzieliły chwile czułości i wzajemnego wsparcia. Razem stworzyli nowe wspomnienia i wzmocnili swój związek, stając się zjednoczoną i kochającą się rodziną, a gdy dziewczynka dorastała, kontynuowała swoją podróż powrotu do zdrowia, a także odkryła siłę odporności. Zrozumiała, że pomimo przeciwności losu i bólu po stracie, który jest wieczny, można iść naprzód i znaleźć siłę, by stawić czoła życiowym wyzwaniom. Dziewczyna zaczęła jeszcze bardziej doceniać szczęśliwe chwile i ludzi, którzy byli u jej boku, więc Abby ruszyła dalej, nosząc w sercu wspomnienia o swojej drogiej matce i żyjąc pełnym i szczęśliwym życiem otoczonym miłością i wsparciem. Wyimaginowane więzi ostatecznie stały się odległą częścią przeszłości, przypomnieniem trudnego czasu, ale także cenną lekcją dla dziewczyny i wszystkich wokół niej. Pewnego pięknego dnia minęły lata, a Abby wyrosła na utalentowaną i zdeterminowaną dziewczynę gotową zmierzyć się z kolejnym etapem swojego życia w College U. Kiedy pakowała swoje rzeczy, aby przenieść się do innego miasta, chciała również zabrać ze sobą niektóre rzeczy swojej matki, aby utrzymać Mary blisko siebie. W trakcie porządków zobaczyła coś niezwykłego. Stary pamiętnik starannie ukryty wśród rzeczy jej matki. To było dziwne, ponieważ nigdy wcześniej nie widziała tego pamiętnika i poczuła ogromną ciekawość, aby dowiedzieć się, co Mary tam napisała, a jej serce biło z niepokoju. Otworzyła pamiętnik i zaczęła czytać słowa napisane przez matkę. Były to zapisy szczęśliwych chwil, zmartwień i refleksji. Dziewczyna była poruszona, gdy czytała słowa pełne miłości i czułości, czując swoją obecność w tym pamiętniku. Przerzucała strony i cieszyła się opowieściami. Znalazła jednak notatkę, która całkowicie ją zaskoczyła. Było to coś, co jej matka napisała o śnie, który miała kilka miesięcy przed śmiercią we śnie. Byłam przerażona, uwięziona w ciasnym, ciemnym i duszącym miejscu. Ledwo mogłam się poruszać lub oddychać. Ciemność była tak gęsta i przytłaczająca, że zdawała się wnikać w każdy por mojej istoty, potęgując moją klaustrofobię. Jakimś cudem udało mi się skontaktować z Abby za pomocą telefonu komórkowego, ale nie miałem pojęcia, jak to się stało. To było jak ostatnia nić nadziei, która utrzymywała mnie w kontakcie ze światem zewnętrznym. Drżącym od płaczu głosem opisałem jej przytłaczający strach i dezorientację, które ogarnęły mnie w tym strasznym koszmarze. Uczucie bezradności i udręki było prawie nie do zniesienia i czułem, jak rozrzedzone powietrze wokół mnie powoli mnie dusi. Rozpacz w moim sercu rosła z każdą sekundą, gdy niestrudzenie szukałem sposobu na ucieczkę z tego więzienia i ochronę mojej córki, odpowiedzialności i miłości. Uczucie do niej napędzało mnie do walki z paniką i uduszeniem w nadziei, że razem znajdziemy wyjście z tego przerażającego koszmaru. Ale wtedy wszystko stało się ciemne. Abby dostała gęsiej skórki czytając te słowa, o których ledwo mogła myśleć. Czy to możliwe, że telefony, które otrzymywała, były naprawdę tylko wynikiem jej stresu pourazowego? Czy może w jakiś niewytłumaczalny sposób jej matka zdołała porozumieć się z nią poza śmiercią? Jak we śnie, który opisała w swoim dzienniku. Młoda kobieta zamknęła
W pamiętniku czuła mieszankę emocji. Z jednej strony te słowa przywoływały bolesne wspomnienia, ale też sprawiały, że czuła się jeszcze bliżej matki. Być może prawda kryjąca się za tajemniczymi telefonami nigdy nie zostanie w pełni wyjaśniona, ale dziewczyna wiedziała, że w jakiś sposób jej matka zawsze będzie przy niej. Jeśli spodobała Ci się ta historia, z pewnością kolejny film, który pojawi się na Twoim ekranie, również Cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać nam kciuka w górę i aktywować powiadomienie bell. Aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów, wielki buziak i do zobaczenia w następnej historii.